1-0, dopiero zaczęliśmy. 1-0, dopiero zaczęliśmy. Takimi słowami rozpocząłem ten fatalny w skutkach mecz numer 2 podczas ostatniego weekendu w Champions. Naprawdę nie spodziewałem się, że rywal postawi taki opór. No ale cóż, postanowiłem przetestować nową kamerę, troszeczkę zlekceważyłem rywala. No i wydarzyły się bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Okej, kto tak strzelił? Sar! Ciekawe. Okej, Rush, ja to akceptuję. Wpada, niestety Sar sobie po prostu pobiegł samemu. Drugi raz nas tak demoluje, kto to jest Sar? Kto to jest Sar, ja się pytam. Brawo Walker. Uratował ten mecz. Znaczy przynajmniej na razie w połowie meczu jesteśmy, ale... Nie, Belly, mnie na razie zawodzisz troszkę, wiesz? Oho. Okej. No, jak tu przegram ten mecz, to gram przynajmniej do 10 zwycięstw, bo... Spalone. Kurde, nie w tempo, Vini. Veni, vidi, vici. Wcale niestety tak to nie działa dziś. Ginol, co ty grasz? Co ty grasz, Ginol, w tym meczu naprawdę? Co ty grasz, chłopie? Halo? Co się dzieje, konie? Tak poprawię cię, jak skończy mecz. Za szybko tu chciałem. A spalonego nie ma. Dobra, DJ. Koniec testów kamery. Agit Powera. Jesteśmy chujowi. No nic, miałem ostatnio, czekajcie, kiedy to miałem? 2 tygodnie temu. 2-1 bilans. Skończyliśmy 19-1. Era 1-1. 14 kolejnych meczów z rzędu wygrałem, więc dzięki temu miałem bilans 15-1. No i teraz pokażę wam w tym odcinku pozostałe mecze aż do końca Championsów, no i oczywiście potem nagrody. Zapraszam, łapeczka do góry i lecimy. Pep Guardiol, lecimy. Odpowiedzialna gra ze strony oponenta. Nie wiedziałem, że tego podania będzie szukać. Wygramy tą główkę, niestety Vini za słabo w pojedynku z Salahem. No, tu gość jeszcze na kancelszocie jechał. Nice. Ładnie ta strona obroni. Kurczę! Karny. Siema, Metsu, witam. Wow, let's go! Ale sobie wjechał teraz. Brawo Kylianek. Moi mamy 16-1, nice. Blon, Saliba, Bellingham, Llorente, Zola na ataku z Rodrygo, bardzo fajne. Dwójka. Brawo Ginold. Ależ to Mbappé poczarował! Ależ teraz się tutaj obrócił, nice! Brawa dla rywala. Bardzo ładna akcja. Będą jeszcze odcinki z trenowania Bandury? No, jak się z nim zgadam jeszcze, będzie miał chwilkę, żeby pograć, to pewnie. Salah super jest generalnie. Na fineski. A, ja myślałem, że tu go złapiemy. Bardzo ładnie też zagrał. Brawo Rodrygo. Green! Ale by to siadło, to byłoby bardzo kreatywne. No szkoda, że... broni to bramkarz. Bo jednak zgreenowałem ładnie. Kylian!
Helion, odkupił winę. Odkupił winę. Fajny, ciężki meczyk. Fajny, ciężki meczyk. Wytrzymaliśmy. Nice. Wynik dużo lepszy od Neymara? Nawet nie powiedziałbym, że jest lepszy. No, mam go niewymiennego. Neymar jest fantastyczny też. Ja gram tak. 45-67. Zmnożone bezpośrednie podania 65-2-1. Wytyczne, zostawaj z tyłu obieganie na obydwóch bocznych obrońcach. Na SPD krycie środka po prostu bez zostawaj z tyłu. SPO zostawaj z przodu, wolna pozycja. Dam jeszcze w pole kar. No bo może bez tego, no nie będę kombinował. Worcedo, wszyscy mają SPO wolną pozycję. I napastnik biega na skrzydło, biega za plecy obrońcy, wraca do obrony. Lecimy! Po 18. Brawo, brawo, brawo. No wreszcie wyklepany, tak jak powinien być wyklepany ten rywal od samego początku. Pięknie, 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 Ginold. Ale wyszedł teraz na prostopadłą. Nice. Balak, Balak! 3-0. Mamy 18-1. A było 1-1 bilans, więc albo skończymy pięknie, wygrywając 18 meczów z rzędu, albo będzie problem. Courtois, Koundé, Van Dijk, Valverde, Belli, Rashford, Rodrigo, Neymar, Salah. Dobra. Spokojny składzior. Green! 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 Kylian Mbappé. To jest Kylian Mbappé. To jest taki dribbling z miejsca. Coś pięknego. Że on się znalazł na tej pozycji, dlatego że mam tą wytyczną wolną pozycję na nim. I on z prawego skrzydła zszedł tutaj aż, żeby pociągnąć ten atak. On jest wszędzie wtedy. Ooo! Volley! 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 Mbappé hat-trick, 19-1. GG. A partnerem mojego kanału, słuchajcie, jest Instant Gaming, czyli dystrybutor gier cyfrowych, kodów do gier, kodów do PlayStation, kodów do Xboxa. Linka do Instanta macie w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. No i bardzo serdecznie Wam polecam skorzystanie z tej strony, bo nie tylko możecie kupić nowości, jeśli chodzi o gry, tak jak teraz Football Manager, który oczywiście możecie zamówić na Steam. A jeśli wejdziecie tutaj w trendy na górze strony, no to można zobaczyć, co najczęściej zamawiają użytkownicy Instanta. No i jest to na przykład Call of Duty, Cities Skylines, ostatnio bardzo popularna gra, no ale przechodząc do tematyki związanej z FC24, no oczywiście, albo FC Pointsy w różnych ilościach, bo możecie sobie tutaj wybrać ilość, którą chcielibyście zamówić, możecie wybrać platformę, którą chcielibyście zamówić i możecie bezpośrednio takie Pointsy zamówić. Natomiast jeśli jesteście zawodnikami, którzy rywalizują na PlayStation, no to tutaj zdecydowanie polecam Wam w takim układzie korzystanie z przedpłaconych kart, które zakupicie na Instant Gaming sporo, sporo taniej niż gdybyście bezpośrednio po prostu kupowali ze sklepu PlayStation. Aktualnie karta za 36 zł dostępna za 31,85, karta za 15 zł dostępna za 13,69, ale prawdopodobnie gdyby będziecie już klikać w ten link, który jest w opisie filmu, to tutaj już będą dostępne te karty za 100 i za 140 zł, czy też za 200, która ta za 200 jest do kupienia, pamiętam, w okolicach 180 zł. Także jak ja doładowuję sobie FC Points na swoje konto, no to właśnie korzystając z Instanta i z tych bezpośrednich zakupów związanych z kartami przedpłaconymi. Ewentualnie, jeśli jeszcze nie macie FC24, to jak najbardziej, tutaj też bezpośrednio można zakupić swoją kopię gry. Także polecam i zachęcam. Dobra, sprawdzamy, kto jest na czacie. Piszemy Mbappé w paczce. Mbappé w paczce. Sprawdzamy, ile osób jest na czacie, bo chcę zobaczyć. Mbappé w paczce. Mbappé w paczce. Piszemy. A to w paczce. Dobra, dobra. Jest git. Jest sporo osób. No to lecimy, słuchajcie. Nagrody za 19-1. Było 1-1. Był 1-1 bilansik. Ale się udało wygrać 18 meczów z rzędu. Więc piki. Mapileon 89. Znakomity overall. Ile taka Mapileon teraz stoi? Potencjalnie. No tam z 40 koła, nie? Ej, dobrze. Nice. To mi się podoba. Pik numer 2. Overallowo prosimy coś lepiej. Bierzemy panią Dudek. No i może też PSG, A Jezus Maria. Nie ma Neymara, nie ma Viniego, nie ma Mbappe, ale jest Gabriel Jesus. O Ciesun, dobra. Tydzień temu zaczynałem od tych najlepszych paczek i było całkiem nieźle, bo przecież wypadł Zanetti w ikonie. Ale teraz zaczniemy od paczki za 50 tysięcy. O, dobra, Bośnia. Ja już to przewijam. Spokojna paka za 50 tysięcy.
Spokojna paka za 50. O dobra, od razu z buta. Paka za 125 koła. 30 rzadkich złotych. To musi być walkout. Narodowość nie sprzyja. To nie będzie walkout. O Boże święty, Llorente Marcos. 84 w paczce Ultimate. Co jest? Dobra, to co do klubu, to do klubu. Dobra, paka Ultimate. Druga. Onana. Przecież tu walkoutu nie ma nawet. Przecież tu walkoutów na razie nie ma. Nieźle, nieźle. Naprawdę nieźle. Oj. Chyba zdżinksowałem, słuchajcie, tym, że poprosiłem was, żebyście napisali Mbappé w parce, bo to jest po prostu na razie... Na razie po prostu najgorsze nagrody za rangę pierwszą chyba, jakie otwierałem. 5 razy 85+. No to będzie podwójny walkout, prawda? Szwecja? Dobra, Rolfo. Tylko kto oprócz Rolfo, tak to? Kto oprócz Rolfo? FK Pajor. Dwie panie sobie tutaj bawią się piłą. I 3 razy 85. I 3 razy 85. Uwaga, uwaga. Lecimy. Modric? Modric? Ale kto oprócz Modricia? Może Kylian? Ja... Nie wierzę w to. O kurde... Co to jest za skręcony drop? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Modric i Martinez? Ale walczyliśmy, nie? Ale walczyliśmy przynajmniej. Przynajmniej walczyliśmy. Powalczyliśmy o drop. Się nie udało. Ale czekajcie. Mamy 177 tysięcy monet. Może starczy na jakąś paczkę premium. O! Dobra, za końcy, co? Za końcy jeszcze dla widza. Za końcy dla widza. 133, 333 poszło. Jest coś mocnego. Czuję to. Ma gól. Ale na podwójnym. Sandra, siema. Dobra, trochę fuderku. Ja to akceptuję. Wymień wszystkie wymienne duplikaty, dobra.